Jeśli chcesz wygrać skina, którego widzisz teraz na ekranie, zostaw łapkę w górę pod filmem, nick z mojego Discorda oraz subskrypcję kanału. Pod tym filmem musicie wbić 70 lajków, a tydzień po wrzuceniu materiału, jak zawsze, rozlosuję skina na moim Discordzie. Siemano mordki moje kochane, z tej strony Żaba, witam was na kolejnym odcineczku z G4Skinsa na moim kanale. No i co, tradycyjnie jak to Żabcia ma w zwyczaju, kodzik promocyjny, Żabka YouTube, 5% bonusu do doładowania i jedna skrzyneczka na start. Na Discordzie trwa konkurs na kosę, polecam wbić, zajrzeć, zobaczyć. No i generalnie co, trwa evencik. Będę wam wszystkie skrzynki otwierał, cały czas twórzcie skrzynki, spokojnie, mam specjalnie przygotowany odcinek na to, znaczy nagram odcinek, gdzie chcę otworzyć wasze skrzyneczki. Otworzę wszystkie, które podaliście po jednej, no i tradycyjnie będzie tutaj jakaś mini taka nagroda. Pamiętajcie, że to są takie bardziej symboliczne, żeby po prostu coś się działo, było coś ciekawego. Nagrody w postaci skinów, nie są to skiny za 500 zł, bo bym zbankrutował, bo i tak dużo skórek kurczę bela rozdaję. Dzisiaj tutaj omijamy sobie wszystkie skrzyneczki. Wiecie, że ostatnio Żaba taki kurczę zmysł Challengera mu się trafił, mimo że w LOLa nigdy nie grałem, Challengera nie miałem. Weszła skrzynka mojego tutaj ziomeczka, przyjaciela, youtubera, którego nie każdy lubi tam z powodów różnych przyczyn i tak dalej. No ale to jest kurde mój ziomeczek jednak, czasem go wyzywam też. Jest to X-Tony, jest nowa skrzynka X-Tonego, jest też widzę skrzynka Voltka. Dzisiaj skupmy się na skrzynce X-Tonego i będziemy otwierać skrzynkę X-Tonego. Wiecie, już znacie tutaj zasady. Także dzisiaj też tradycyjnie to samo co zawsze. Też będzie oczywiście nagroda dla takiej osoby. Pierwsza osoba, która policzy, w której skrzynce udało nam się trafić 4 najdroższe skiny z tej skrzynki, czyli AK-3, MP7, MAC-10 i Coalition, a MK, na którą będziemy polować. No to jakiegoś skinka oczywiście dostanie. Otwórzmy sobie na razie jedną, zobaczymy tak testowo. Za 60 centów skrzynka jest dość tania, każdy może sobie praktycznie ją otworzyć jeszcze z kodzikiem Żabka YouTube, jak płacicie. To już w ogóle, no i tutaj mamy pierwsze otwarcie profil. Zobaczymy jeszcze otwarcie 5. Będziemy otwierać na pominiętej animacji, tego typu tutaj challenge. Wiecie, że u mnie na kanale właśnie najlepiej się stosuje, najlepiej, żeby w ten sposób tutaj robić. Czekajcie, dzwoni mi telefon. Halo, nagrałem odcinek właśnie, więc później oddzwonię, jesteś na odcinku, pozdro. Halo, jesteś na odcinku, jak coś i pozdro, oddzwonię później do ciebie. Możesz pozdrowić widzów. Pozdrawiasz widzów? No nie pozdrowiła Magda tutaj widzów, niestety. Dobra, no to tutaj co? Sprzedajemy wszystko, był akaczyk Uncharted i teraz już pomiń animację i będziemy polować. Będziemy polować na skiny. Mamy najdroższego skina na razie, Ruby za 1,18 z tej szynki. Zobaczymy. No tutaj tak to się szybko otwiera, jak widzicie, jest to troszeczkę inaczej. Jeśli chodzi o liczenie, będzie mi troszeczkę ciężej. No ale co, lecimy dalej. Otwieramy po raz kolejny 1,22, tylko to mamy 2 Pit Vipery, więc tutaj nie chodzi za sztukę, on jest tańszy. Co, mamy tutaj taką sytuację. Otwieramy dalej. Powiem wam chociaż szczerze, że nie wiem, czy nie lepiej sobie bez animacji jednak otwierać. Będziemy testować, walczyć, próbować, ale wtedy odcinek może trwać w nieskończoność. Tego się boję, i tego się boję. Mamy Mortisa, najdroższy skin z tej skrzyneczki, 3,64 dolara, więc już jest spoko. Już mam tego Mortisika, jego zostawię, on się często gdzieś tam u mnie na konkursach przewija, więc może i tego damy ze skrzynki Tonego, kurczę, będzie lepiej smakował taki, ten, AWP-iacz. Taka łupka, Mortisik taki. CZK, Eco, Field Tested. No tutaj wszystkie skiny prawie na zielono, ale nie ma tego, co byśmy chcieli. Sprzedajemy wszystko i właśnie się zastanawiam. Cały czas mam w głowie, czy robić z pominięciem animacji, czy otwierać na szybko. Dobra, zróbmy tak, otwórzmy jeszcze tutaj raz. No i zysk jaki ładny, 2,25. 4,12 Famasik, najdroższy skinek. 4,12 dolara, zapamiętajcie to, 4,12 dolara, przypominam, że cena skrzynki to 60 centów, więc już spoko to wygląda. Także X-Tony tą koalicję byś nam tutaj zarzucił, no nie dało nam Coalition, dało MK, dobra. No to lecimy na pominiętej animacji. Otwieramy sobie, spróbujemy tak, zobaczymy ile będzie skrzynek potrzebnych do trafienia. Atakujemy 3 dolary, 4,12 przypominam ten Famasik. Ten sam, tylko tu no, zysk mamy kolejny. Kolejny zysk 0,64. Tutaj lekka strata modu P9. A czemu tak mało w ogóle było skinów? Chyba się nakładały po prostu na siebie, tak mi się wydaje, bo to było troszkę dziwne. Moduł Field Tested. Otwieramy dalej. Glock Snack Attack 30. Całkiem spoko. Całkiem spoko to wygląda, 1,96. No może być tutaj ciężko naprawdę. 1,54 jeśli chodzi o te założenia moje, które sobie założyłem, te najdroższe skin do trafienia. Bo jak widzicie, tak to właśnie wygląda, 1,18. 0,81, 0,67. No nie wiem, czy nam się uda, Dajcie znać, czy wam się podoba odkieczenie na G4Skinsie, czy jednak wolicie, jak otwieram normalnie, bez pominięcia. 3,85 Famas Meltdown. Kurde, on jest brzydki tutaj bardzo. Znaczy to jest ładny skin, ale w tym Wellbornie brzydki. 3,85, dużo zysku, 2,64 zysku cała skrzynka dała w ogóle, więc ładnie. Ale cały czas tamten Famasik jest tutaj naszym liderem. Więc jeśli tutaj nam się nie uda po prostu trafić tych skinów, no to zobaczymy, jaki nam się uda inny trafić. Przypominam, że chodzi o te pierwsze tutaj 4 najdroższe skiny. Ten Aug się już tutaj nie łapie. Mamy na to małe procenty szans, ale jak wiecie, znamy się nie dziś od wczoraj. Już nie takie rzeczy Żabka potrafił tutaj na odcinkach trafiać. No i co, przypominam cały czas, że warto wbić, znowu mam Mortisa, warto wbić na Discorda, dużo się dzieje, cały czas na bieżąco będzie ze wszystkim. Mamy Gloczka, Snack Attack po raz kolejny, więc Szynka Tonego tutaj lubi tego Gloczka, tak żebyś tutaj Tony dla widza tego Gloczka zarzucił jakiegoś, kurde bela, bo co byś se nie dał dla widza. Szynkę masz, no i mamy Akacza, zysk $9, 9,5 dolka kosztuje, zostawimy tutaj sobie tego Akacza na pamiątkę. Jest to skin, na którego polowaliśmy ten pierwszy, zostały nam jeszcze te 3. No w sumie on jest droższy tutaj od tych, a była na niego większa szansa. No ale dobra, mamy odhaczony jakaś, więc jak ktoś liczy, no to może tutaj już w tym momencie sobie zapisać, w której szynce był jakaś trafiony. No i co, otwieramy dalej, katujemy, dalej próbujemy, dalej walczymy. Przypominam, że otwieramy sobie skrzynek po 5, a cena jednej to 60 centów. Cały czas nam się tutaj na zielono troszkę świeci, więc spoko. Field Tested, Uncharted. No polujemy, na coś lepszego. Polujemy na coś z tych 3 skinów. Zobaczymy, ile takich otworzeń tutaj ewentualnie trzeba, żeby te skórki trafić. A AWP-ki tutaj brzydkie, pozdzierane. To nie jest to, co byśmy chcieli. Field Tested. Całkiem takie przyjemne skiny lecą, jeśli chodzi oczywiście o cenę skrzynki. No bo to cena skrzynki, no czasami się trafiają gorsze momenty, ale trafiają się i ładniejsze te skórki tutaj. A to onemu napiszcie, żeby w końcu do mnie na melanż przyjechał, bo się umawia, kurde, ze mną, a nie chce przyjechać. A to chory, a to taki. Chory to na głowę całe życie, chłopiec, coś będzie tutaj gadał, nie? W tych gaciach od ojca pożyczył. Dobra. CZK Eco Battle Spectron. No nie. Mamy Meltdowna, tylko że 4,33. Mamy Digielka, czy Digielek był? No nie, mamy Digielka, mamy to, Aug był chyba, więc zostały nam te 3 tylko. Wielka trójka nam tu została do trafienia, zobaczymy. No ja mam z tego dobrą zabawę, nie? Tutaj z polowanka, kolejny raz Digielek, ale pytanie, czy nam się uda to zrobić. Pytanie, czy nam się uda to zakręcić. Na razie to widzicie, weźmy sobie w sumie, tak byśmy wzięli, znów ten Meltdown się trafił. Tutaj... $3, nie, tak się niewygodnie klika. Weźmy sobie troszkę niżej, kręcimy tym śmigiełkiem 1,84. Na przyspieszonym to jest troszkę co innego, wiadomo, ale czasem i tak trzeba namieszać, nie? No coś czuję, że będziemy tutaj długo to otwierać. Będziemy polować aż do skutku, aż nam się nie uda. Może być to najdłuższy odcinek w historii kanału G4Skinsa i chyba będzie. Mam takie przeczucie, że na pewno będzie. Pytanie, czy w ogóle uda nam się trafić? No musi nam się udać. Mamy MP7, także zapisujcie to, nie wiem w której szynce, ale wiem, że wy wiecie. Wiem, że wy liczycie i zapiszecie. I niech się odzywa pierwsza osoba, która to zrobi. Także mamy to, to sobie zostawimy, MP7 odhaczamy. Mamy jeszcze Maka, Toy Boya i mamy tą MK Koalicję. Szczerze mówiąc, o tego Maka się nie boję. Bardziej tutaj o tą MK Koalicję się boję, że nam się jej trafić nie uda. No ale teścik jest robiony tej skrzynki, dajcie też znać w komentarzu, jest Ratrot po raz kolejny już. Wcześniej się trafił, ale Ratrota tutaj nie zaliczamy, przypominam, że liczycie tylko Akaczyk, MP7, to i to, te 4 skiny. A nie, to Akacz, nie, czekajcie, bo tutaj są 2 Akacze, tak, a to był ten, ten się nie liczy, Akacz tu trafiłem, a Phantom Distruptor wcześniej gdzieś tam się jeden przewinął. Coś tu klikłem, niechcący przez przypadek. Więc sobie po prostu cofniemy i lecimy dalej, i co? Rozumiem też, że oczywiście nie wszystkim się będą ciągle te challenge podobały, tak jak mówię, teraz naprawdę mi siadły na banie i też muszę je ograniczyć, bo już ich za dużo daję, też tutaj sam widzę po sobie, że też kurczę takie zwykłe odcinki oczywiście, no będą się pojawiać, bo czemu się mają nie pojawiać. Mamy Auga, czekajcie, Auga chyba nie było, jest to pierwszy Aug. Aug się tutaj nie zalicza dla tych, którzy liczą. Liczą się te 4 skutki, przypominam jeszcze raz, ale Aug jako pierwszy. Więc mamy już wszystko oprócz 2. Tego Maka i tej M-ki koalicji. Także liczymy tutaj na to. Nie patrzymy, jaki był największy zysk na skrzynce, aczkolwiek koło 6-7 dolarów to musiało być na pewno. Przypomnę, że skrzynka kosztuje 3-5-opak skrzynek, czyli 5-opak piwa, musisz sobie kupić, a też mogliby prom. Chociaż w sumie ta skrzynka jest dość tania, to po co promkę robić. Mamy tu ładny zysk, 0,68. Też tutaj w kategorii, gdyby tak robić otwieranie skrzynek i policzyć, znów jest ten Famasik, ale 3,57 zysk mam. Mam 10 minut odcinka, zostało nam 2 skiny. No myślę, że może być ciężko, tak jak mówiłem, może być ciężko. Liczę na to, że to się uda zrobić. Mam nadzieję, że się wyrobimy przynajmniej do 2035 roku, że zdążymy, nagramy to, bo kurde, miejsca na kompie jeszcze trochę mam, o to się nie martwię. Bardziej się martwię o to, jak ja tutaj wytrzymam i jak wytrzymają tutaj moje struny głosowe, przemowę taką dość długą z wami. Aczkolwiek 2000 ciekawostek wytrzymały, nagrywałem to kilka tygodni. Montowałem po 6-7 godzin dziennie, było grubo, dużo mi ten filmik dał, dużo mi pomógł. Kurde, ten Famas już, ale patrzcie, 5 dolarów zysku było aż, kilka pod rząd było zysków, więc ta skrzynka naprawdę zaczęła fajnie tutaj oddawać. Co by nie mówić, pod tym kątem, tu mamy jakąś niską stratę, teraz będzie jakiś dobry zysk, coś tu 1,10. Glocków tych Snack Attack to poleciało już koło 10, także tutaj tony Glocka możesz sobie wydropić takiego z niej. Zobaczymy, no my walczymy cały czas, walczymy, aczkolwiek nie wiem, czy się zaraz nie poddamy, bo jest coraz ciężej, jest 12 minut prawie odcinka, a nie ma tutaj naszej upragnionej, jest MP7, ale MP7 już było, kurczę bela, ciekawe czy w ogóle ktoś sobie w tle odpala takie moje odcinki i po prostu słucha, czeka aż trafię, pewnie są takie osoby, dajcie znać, kurde, ja wiem, że nie każdy ogląda do końca, to jest zrozumiałe, wiadomo, ja też nie każdego Jupitera do końca oglądam. Stworzyłem kontrakt. Kontrakt jeszcze podobimy, ale not today, my friend, not today, my friend. Dobra, zrobiliśmy zwykłe kręconko, ale by był ja, gdyby teraz akurat koalicja wjechała na rewiry. Nie wjechała, chyba nie wjechała. Pomijamy sobie animację, kręcimy dalej, atakujemy dalej. Chyba wszystkie skiny do tej pory, na pewno. Ja jestem już w stanie tutaj, rękę dałbym uciąć, że wszystkie skiny były trafione oprócz tych dwóch tak naprawdę. Cała to topka i czołówka była. Glocki to już w 50 różnych stanach się trafiały. Ja też byłem w wielu stanach, czasem nieciekawych, ale już nie piję. Kurde, sportowy tryb życia. Wam też polecam mordki. No i co? No będzie ciężko tutaj naprawdę zapolować na te najdroższe skiny. Przypominam, że to... Te skiny to jest 15-krotność i 30 prawie, no 25-krotność ceny skrzynki, więc no tutaj szansa na trafienie jest bardzo malutka, a dla osób kolejny raz mamy. Ten MP7 już 3 razy było, jak ktoś liczy w ogóle, wcześniej wam nie powiedziałem jak ktoś liczy, no jak ktoś liczy, no to musi liczyć, kurde bela, tak, tutaj nimo nic za darmo w tym kraju, chciałoby się powiedzieć, że nawet, kurczę, kolokwialnie, ładnie mówiąc, dostać, kurczę, piąch. Nie no, to tak było brzydko. No ale dostać lanie też czasami nie dostaje się za darmo lania, tylko trzeba to zapłacić, tak? Czasami tak bywa, nie? Bo czasem może być dziewczynie, kupicie drinka na przykład, coś powiedzieć nie tak i dostaniecie za to w ryja, więc za to zapłaciliście w sumie mówiąc, nie? Czy w praktyce i w teorii mówiąc, o. Dobra, kręcimy tym śmigiełkiem, mamy Auga kolejnego. Augi się nie zaliczają do tak zwanego tutaj liczenia żaby, aż trzeba jakąś nazwę na ten challenge myśleć. Ale myślałem, że to MK, nie wiem czemu, mimo że to AK jest całkiem inny, myślałem, że to MK. Powiem wam, że może być grubo, mamy 13 minut odcinka, naprawdę, obawiam się, że nie wyrobimy się przed 20. Kurde, kręcimy, ale próbujemy, nie poddajemy się, mam nadzieję, że Tony tutaj też gdzieś to ogląda, pozdrawiam Tonego oczywiście, wynagrodzi nam ten trud i przeleje mi 1000 zł, kurde, na Paypala, Paypal w opisie, Tony jest jak coś, więc wiesz co robić, nie, a tak serio. No to kurde, powiem wam, że dałem sobie dość mocne wyzwanie z tymi challenge'ami, bo to wcale tutaj nie jest takie proste do zrealizowania. Pomijamy sobie, gdybym miał w ogóle nie pomijać, tylko na normalnym otwieraniu, gdzieś tam ta MK się przewija. Szkoda, że tutaj nie widzę, jak dam na samą górę, tak, to wtedy, no widać wtedy, nie, w ten sposób, ale musiałbym, chyba gdybyśmy zrobili tak tutaj, żaba informatyk, po prostu sobie to zmniejszymy. Nie wiem czemu wcześniej na to nie wpadłem, patrzcie. Robimy tak i teraz widzimy, tylko teraz... Już byłem przystosowany w ten sposób. Mamy Digielka już po raz kolejny. Mogłem to zrobić od początku. Kurde, ja to zrobiłem w 14 minucie filmu. Nie wiem czego, a nie, czemu nie zrobiłem tego wcześniej, tylko dopiero teraz. Teraz widzę wcześniej ewentualnie, więc tutaj będę już miał takie info, zanim nam wyskoczy monit ten tutaj komunikat. Będę się cieszył. Zysk był 5 centów, ale zysk, nie? Zawsze tutaj grosz do grosza, a będzie kokosza. No była ta MK już bliziutko, była ta MK bardzo tutaj bliziutko, ta koalicja, ona gdzieś tam się przewija nam cały czas, jeszcze w międzyczasie MAC-10. No ale dobra, już powiem wam tak, odpuszczamy, jeden z tych dwóch skinów musi wypaść, bo dwóch już na pewno nie damy rady zrobić, już jest 15 minut odcinka, więc już naprawdę zaraz odpadnę z gry. 57 centów profitu nam wpadło, daj mnie tutaj, ło jaki ładny zysk, każdy skin na plus był, każdy skin na profit. Digielek, Glock po raz kolejny, oddałbym te Glocki, już zamienił na jedną koalicję, czy na jednego Toy Boya, Toy Boxa, Toy Boya, nie pamiętam jak się dokładnie nazywa, Chameleon, drugi albo trzeci, to jest ten skin już z tych lepszych, on kosztuje 4 dolki, czyli no i znów Gloczek. Jakiś brzydszy stan, Unchartedy często lecą też, no ale to sobie te skiny tutaj tańsze troszeczkę. Mortis po raz kolejny, Pit Viper, wszystko, Glock, Snack Attack, panie, a gdzie jest mój Digielek znowu, ale zobacz, 4 razy pod rząd proficik, naprawdę 5. raz pod rząd proficik, jak oddał Famasik, Spectron, no mega, Tony, jak ja biznesmen teraz, oj, tu raz troszeczkę namieszała ta skrzynka w negatywnym tego słowa znaczeniu. Mortisik kolejny, no kurde, jakbym wam kazał liczyć te Mortisy na przykład, te Glocki, to byście nikt do końca życia nie obliczyli, no ja wam tego nie każę, nie? Tutaj widzowie, lecimy, kantujemy, walczymy, no to jest nietypowy odcinek, chyba to jest pierwszy i ostatniego typu odcinek na G4Skins, bo jednak widzę, że narzuciłem sobie zbyt duże tutaj tempo, dobrze, że dużo zysków nam wpada tutaj, więc skrzyneczka, jak widzicie, budżetowa. CZK Eco profitu nie dała, Mac Ultra Fiolet, no dajmy tą koalicję tego Toy Boya, zobaczymy, będę pierwszym chyba i pierwszym na pewno i ostatnim też chyba na pewno, który z tej skrzynki trafi. Trafię. Jak sobie coś założę, to z tego się trzymam, to realizuję i chcę wam pokazać, żeby zawsze walczyć do końca. MP7 $55, ja tu zobaczyłem, patrzcie, $8 zysku dała skrzynka za 60 centów. No kurde, Tony, rób screena tutaj, nie? Jak ktoś będzie pytał, czy skrzynkę warto zrobić, ale z kodem żabka ty. To jest najważniejsze, widzu, kodzik masz tam wpisany. Wpisz, kurde, kodzik, napisz na kanale, kurcze, żaby, na Discordzie żaby, na kanale, co ci się udało trafić z kodzikiem. Pochwal się, pokaż wszystkim, koalicja, ona gdzieś tam pojawia się i znika. Pojawia się i znika, nie chce się tutaj nam pokazać. Chyba pobijemy rekord odcinka z tak zwanych tutaj challenge'y. Był 24 minuty. Czy 25, a były osoby, co do końca obejrzały, bo ją widział, Jożem widział w statystykach, kurde, zielono mi, CZ-ki, Speed Vipery. No i kręcimy tym śmigłem dalej, do upadłego, 3 razy zysk pod rząd, myślałem, że będzie 4, wcześniej było 5 w ogóle, mamy akacza, ten akacz się nie wlicza też, $4 zysku, naprawdę niektóre te tutaj skrzynki dają taki zysk kosmiczny. Ale co, no lecimy dalej, tak? Zaraz nam się fundusz skończy. O fundusz się akurat nie martwię, bo to jest to skrzynka tańsza. Na droższych skrzynkach byśmy sobie tak potestować nie mogli. No i obawiam się, że challenge może nie być. Kurde, znowu to samo, $4 zysku, znowu to MP7, myślałem, że koalicja, no kurde, nie ma tam dużych różnic procentowych, więc daj mi tego Toy Boxa, daj mi tą koalicję. W ogóle wyekspimy sobie mega duży level tutaj. Także co, zobaczmy, kręcimy dalej, kręcimy, próbujemy, walczymy, nie poddajemy się, zmienialiśmy okienko, mamy kolejny zystan, $2, mamy to, mamy MK koalicję, $14 profitu, mamy to widzowie, 18 minut odcinka, udało się trafić, jest pięknie, no i co, to by było na tyle, dajcie znać, coś takie filmy, czy jednak zwykłe, będą i takie oczywiście, ale wasze zdanie bardzo mnie interesuje, do następnego mordeczki, siemano i strzała.